Witaj na moim kanale. Domyślam się, że trafiłeś na kanał dzięki uprzejmości jakiegoś licencjonowanego radioamatora. CB oczywiście nie potrzebuje żadnych uprawnień ani licencji, dlatego, ten odcinek jest właśnie dla Ciebie. To, co trzymam w ręku, to aktualnie najmniejsza na świecie antena do CB radia. Osiąga bardzo dobre parametry. SWR wynosi w granicach 1,2 ale niestety ma też swoje wady. Stroi się dość wąską i niestety nie nadaje się na nasze 10 metrowe pasma amatorskie, więc może kolega Radio Amator właśnie dlatego wysłał sobie ten film. Tak mały współczynnik SWR na pasmach CB Radia myślę, że gwarantuje rychły sukces tej anteny. Więc dowieź się o tym jako pierwszy. No to co? Mamy 1 kwietnia a u mnie na wiosce śnieg, czyli idzie wiosna. Kilka sekund widoczków i już tłumaczę, jak ją zrobić. To nie będzie film sprzyjający rowerzystom, ale my skupmy się na CB Radio i naszej antenie. Roboczo nazwałem ją CBiko. To na dole to jest kłaczenek. Kiedyś to radio było sprzedawane tylko dla radiomatorów, bo obsługiwało pasmo 2 metrów i 70 cm. Ale ktoś je rozebrał i stwierdził, że może więcej. No, bo możemy je przełączyć na pasmo gigahercowe. I nie, pomimo tego, że ta antena jest tak malutka, to nie jest antena na gigaherce. Tak jak mówiłem. Ma bardzo dobry SWR na paśmie CB Radia, i na tę pasmo ustawimy naszego kuanczęga. Czyli wpisujemy, no dajmy na to, że to będzie kanał 13. Tam się pracuje chyba na modulację SSB. Spokojnie, kuanczęk ma SSB, a modulację ja tu sobie zaprogramowałem z boku. Ten drugi przycisk CW to telegrafia, FM też nas nie interesuje, AM to chyba samoloty. O, jest SSB. Zobaczcie, zła częstotliwość pisana. Kanał 13 jest na częstotliwości 27,110. No to wpisuję jeszcze raz. A, już wiem, na czym mi tak wychodzi. Bo Wy w CB macie kanały co 10 kHz. To już to ustawiamy. Zrobimy kuanszę idealnego na CB radio. No to do 3 razy sztuka. Patrzcie na klawiaturę, żebym się nie pomylił. No to mamy sukces. Możemy odbierać i nadawać na kanałach CB Radia, na jednym z najtańszych urządzeń radiowych Kuan No i chyba najlepiej testować CB Radio na drodze. No to pójdę na mały spacerek i trochę Wam opowiem o tej antenie. No to ta antena głównie była projektowana, żeby uzyskać jak najlepszy wynik SWR, przy w miarę małych rozmiarach. No co udało się zrobić, tak? Mamy Kuan przenośne radio na CB i idealną antenę ze swr 1 2 Nie chcę was tutaj zanudzać obliczeniami i wyprowadzaniem wzorów. Równanie Maxwella trzeba tu zastosować do trójwymiaru, czyli tak jakby sfery. No myślę, że najlepiej by no jakbyśmy to chcieli tak najprościej wytłumaczyć, to myślę, że ten obiekt by to najlepiej to oddał i takie malutkie dipole w rezonansie sferycznym. Powiem szczerze, to już są metody numeryczne, różniczki, lepiej zostawić to komputerowi. I tak, taki mały spoiler alert można już drukować anteny na drukarkach 3D i naprawdę wyniki są rewelacyjne, tylko z specjalnymi materiałami wykazujące właściwości przewodzące prąd. A właściwości elektromagnetyczne to już po prostu się nadruk uformuje przez nadruk. Dobra, pora na testy. A że jesteśmy na małej górce, bez problemu usłyszymy trzynasty kanał, a nawet na niego nadamy. Ale żeby nie było, że Wam ściemniam, to najpierw pokażę Wam ten SWR. Antenkę szybciutko odkręcę. No no, tak jak już zauważyliście, jest na takich dwóch drutach, ja je wpiąłem do zacisku BNC. To, to jest na testy, tak? Nie miałem za bardzo czasu, żeby zrobić to porządnie. Kto chce, to mógłby jeszcze nawet kabel dać. Tu w tym pudełeczku, co widzicie, to jest NanoVNA. To jest taki nasz malutki komputerek. My tym sobie analizujemy anteny. Wiem, że wy macie takie specjalne do SWR-u, takie metry na CB Radio. No ja niestety nie mam takiego profesjonalnego, więc, więc analizatorem wektorowym się tu posłużę. No tak on wygląda odpalony. To troszeczkę więcej o nim poglądał filmów, to wie, że ta duża literka C znaczy, że już jest skalibrowane. To nam gwarantuje prawdziwe pomiary. No wiadomo, to nie jest urządzenie laboratoryjne, ale, ale niezwykle dokładne. No antenkę powoli już wkręcam. Teraz antena jest pięta. I jak myślicie, ile wyniesie SWR? Wynikłe SWR szukajcie u góry po lewo, taki żółty napis. No i mamy, petarda, 1,214 tysięcznych, tysięcznych, no po prostu niesamowity wynik. I to było na 27 MHz, czyli tak mniej więcej czwarty kanał, no ale niestety im dalej to SWR nam się już rozjeżdża. Na 20 kanale mamy 1,216 tysięcznych, no są pewne straty, nie jest idealnie. W prawym górnym rogu, ta literka M1, to jest aktualna częstotliwość, na której sprawdzam SWR. Ja to sobie tym suwaczkiem jeżdżę. No i w zależności od częstotliwości, ten SWR się zmienia, tak? Tu, tu możecie w analizatorze go obserwować. No to mamy zmierzony, udokumentowany, bardzo piękny SWR, 1,2. A wiadomo, im niższy SWR, tym anteny są lepsze. Dobra, ale nie będę Was trzymał w niepewności. Pokażę Wam, co kryje się w CBIQ, czyli bardzo małej antenie na CB, skonstruowanej do urządzeń przenośnych z ekstremalnie niskim SWR-em. No ale niestety tylko na kilka kanałów. No i zaraz ludzie w komentarzach będą prosić o wymiary tych bocznych pręcików, ale uwierzcie mi, one nie są najważniejsze. Najważniejsze są te kolory: czerwony, żółty, brązowy. Ten złoty na końcu jest mniej istotny. No pytacie dlaczego? Bo te trzy kolory dają nam 270 ohmów. A dlaczego 270 ohmów? No to odpowiedź jest prosta, bo akurat takie miałem rezystory. I kolega jakiś tłumaczył, że jak się równolegle połączy, to one obniżają tą rezystancję. No to odpaliłem kalkulator online połączeń równoległych tych rezystorów i posprawdzałem, ile ich muszę połączyć, żeby wyszło mi mniej więcej 50 ohmów. No i tak powstała. Antena, CBI -ko, o ekstremalnie niskim SWR-ze. Dla tych, którzy się zawiedli, powiem tylko tyle. Prima Aprilis. Mówiłem na początku filmu, że mamy 1 kwietnia, więc możesz podziękować temu, kto wysłał ci link do tego filmu. Mam nadzieję, że u niektórych ten film wzbudzi chęć wiedzy dowiedzenia się, co to jest SWR, dlaczego oprócz niego fajnie, żeby antena też była w rezonansie. Jak chcecie komuś jeszcze zrobić kawał, to wysyłajcie. Dziennik jest krótki, może zdążycie. A ja chyba tego filmu nie skasuję po 1 kwietnia. Niech będzie coś dla jaj. Eee, I tak dla ścisłości. Nie jestem żadnym specem, mam pozwolenie radiowe dopiero od roku. No i to głównie dlatego, że je mam. Ciekawi mnie ten świat i staram się zgłębić o co chodzi, jak to działa. No i zadaję różne pytania. Antenowo to obecnie jestem noga, bo póki co wziąłem się za radia. Stwierdziłem, że w tych funkcjach jest dużo jakichś rzeczy, których jeszcze nie rozumiem. No i one mnie też uczą, co tu w świecie jest. No na przykład teraz się zastanawiam, czy ta h ma te szyfrowanie, czy nie ma szyfrowania łączności. A dla wszystkich tych, którzy używają CB Radia. Mam nadzieję, że potraktują ten film z przymrużeniem oka. Troszeczkę więcej pytań zadadzą sprzedającemu, co to jest MSWR. No a może ten film kogoś natchnie, żeby zgłębiać tajemniki radiowe. Można na przykład samemu robić sobie antenę. Nie trzeba wcale na nie wydawać setki pieniędzy. A jak się tego nauczyć? Proponuję zostać radiomatorem. I to nie takim krótkofalowcem z walkie -talkie tylko operatorem urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. Co się tak dziwnie nazywa, ale to urząd nadaje daje te świadectwo. A żeby je nadać, trzeba iść do urzędu i zdać egzamin. A żeby go zdać, to trzeba gdzieś znaleźć chyba 80 zł. 3 dni wcześniej trzeba usiąść i tego nauczyć. No i dostaniecie naprawdę szerokie pasma do wyboru. Potem dostajecie pozwolenie radiowe kategorii pierwszej, ważne przez 10 lat, które jest ważne chyba w 250 krajach na świecie. Możecie tam legalnie jeździć sprzętami, którym zwykłych ludziom nie wolno używać, i łączyć się z jakimiś odległymi krainami, niekoniecznie na naszej Ziemi. Są tacy nawet, co łączyli się z sądą w kosmosie. A na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mamy swoją antenę i możemy ją bezpłatnie używać. Tutaj na ziemi. Oni nam tam prąd zapewniają. A tak dokładnie, jak zostać krótkofalowcem, polecam dwa filmy ze przyjaźnionych kanałów na YouTubie. Umieszczę je na końcu tego filmu. No to co? Do zobaczenia. Może kiedyś spotkamy się na pasmach.